Nowy rok to czas podsumowań, czas różnych refleksji, tak dla starszych, jak i dla młodszych. I dla tych pośrodku. Każdy z nas gdzieś chwilę spojrzy, zastanowi się. I dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na pewien element naszego życia, który dotyczy chyba każdego. I takie pytanie, które będzie towarzyszyło przez cały czas tego dzisiejszego pochylania się nad Słowem Bożym. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Co byś zrobił w swoim życiu, gdybyś się nie bał czegoś tam? Każdy z nas boi się czegoś innego. Różny poziom natężenia tego strachu. Od delikatnej obawy, przez niepokój, później może pojawić się jakiś lęk, strach, aż do trwogi, która paraliżuje, która spędza sen z powiek, która sprawia, że kiedy dzień się zaczyna, to chcielibyśmy, żeby się kończył, ale kiedy on się kończy, to i tak leżymy w strachu na łóżku. Czego możemy się bać? No, patrząc od najmłodszych, to może ciemności. Ktoś się boi ciemności? Ktoś się nie boi przyznać, że się boi ciemności? A może jakieś robactwo? Jakieś pająki? No, myszy? Różne takie stworzenia. No Boże, stworzenia, ale wolimy oglądać je z daleka i w telewizji. Kolejny rok przed nami. Co on przyniesie? Czy to będzie dobry rok? Czy będzie się w co przyodziać i co zjeść? No, zdaje się, że to może nie nasze problemy, że tego się nie obawiamy. Wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. Ale różnie to się układa. A co z pracą? Czy na pewno uda się utrzymać tą pracę, którą mamy? Czy ten super biznes, który gdzieś prowadzimy, czy cały czas będzie dobrze się rozwijał? Czasem jedna zła historia i wszystko potrafi się przewrócić. Jeden błąd. Co będzie z naszą pracą? A może będzie wojna? Kto to wie? Wydawało się to tak zupełnie niedorzeczne i odległe. A nieraz wydaje się, że jest coraz bliżej. Kto wie, co przyniesie ten nowy rok? Jakie lęki i obawy zaczynają rodzić się w naszych sercach? Tych sfer jest dużo więcej. A co ze zdrowiem? Może pewnego dnia pójdziemy do lekarza i okaże się, że jesteśmy poważnie chorzy. A chyba nawet jeszcze gorzej, gdyby to ktoś z naszej rodziny nagle zachorował. A czy myślicie o telefonie, który rozbrzmiewa pewnego dnia i dzwoni ktoś, kto dawno nie dzwonił, i wtedy pojawia się myśl, a może to złe wieści? Może ktoś umarł? Czy boimy się takich telefonów? Różne inicjatywy, które podejmujemy. Może nam się znowu coś nie uda. Boimy się porażek. Boimy się krytyki, która później spada. Czy ktoś lubi być krytykowany? Czasem lepiej nic nie robić i się nie odzywać, bo znowu powiedzą, co to na rozrabiałeś. To nas paraliżuje, to sprawia, że siedzimy cicho i nic nie mówimy i nic nie robimy. Krytyka. Obawa przed tym, co powiedzą inni o nas. Może źle wyglądam, może coś jest nie tak. Co inni powiedzą? Jak się odezwę? Jak to skomentują? Boimy się zdrady przyjaciół, najbliższych, współmałżonka. Czasem pewne lęki wydają się niedorzeczne, jedne bliższe nam, a inne może bliższe drugim osobom. Boimy się zmian w życiu. Tak w ogóle, no wolimy, żeby było tak, jak jest. Jak jest, tak jest, ale tą sytuację już opanowaliśmy. A jak trzeba byłoby się przesiąść na inne krzesło?
Lepiej nie, lepiej, żeby było tak, jak jest. Różne lęki. A śmierć? Lęk przed śmiercią? Czy pojawia się przed naszą własną śmiercią? Spodziewaną czy niespodziewaną? Może jest inaczej nam, chrześcijanom, patrzeć na te wydarzenia. Ale to pytanie, od którego zacząłem. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Chciałem powiedzieć o moich lękach. Trzy takie sprawy wynotowałem sobie. Sprawy, myśli, okoliczności, które nieco mnie przytłaczają i paraliżują przed działaniem. Przed działaniem, którego chciałbym się podjąć. I tak pierwsza sprawa to ewangelizacja w jakimś publicznym miejscu. Kiedy jesteśmy w Podkowie Leśnej, to należałoby stanąć na peronie kolejki WKD. Tam najwięcej ludzi się kręci. A może dzisiaj już należałoby do Galerii Podkowiańskiej pojechać i gdzieś tam na parkingu się ustawić. Gdybyśmy pojechali do Warszawy, to należałoby stanąć przed metrem albo koło dworca centralnego i ustawić taki dobry sprzęt nagłaśniający. Ja już nawet sobie taki kupiłem. Taka kolumna z akumulatorem, że nawet nie trzeba już nigdzie się podłączać do prądu. I bezprzewodowy mikrofon. I stanąć w takim miejscu i zacząć opowiadać Ewangelię. No pewnie, że to dziwne i mało kto tak robi. Ale cały czas chodzi mi to po głowie. I jedyne, co mnie powstrzymuje, to mój własny lęk. Wszystko jest gotowe. Tylko wziąć, postawić sprzęt, włączyć i zacząć mówić. Nie wiem, co by się stało, ale jest obawa. I mówię to na początku roku, żeby głośno uświadomić sobie pewne sprawy, szukając odwagi do przełamywania swoich lęków. Druga sprawa, która mnie paraliżuje, która jest dla mnie sytuacją niekomfortową, to pomoc osobie, która jest krzywdzona. Sytuacja, kiedy idę sobie gdzieś, ciemna ulica, nieprzyjemny moment i nagle widzę, że kogoś leją. Nie odwrócę głowy, nie przyspieszę kroku, nie, będę reagował. Jak do tej pory mogę powiedzieć, że w żadnej z takich sytuacji nie uciekłem, ale nie były to jakieś groźne sytuacje. I zawsze modlę się, proszę, żeby Pan Bóg dał mi mądrość, co zrobić. Gdyby to chodziło o mnie, to myślę sobie, mam dobry charakter w nogach, dam radę. Ale kiedy krzywdzony jest ktoś inny, co zrobię wtedy? Jest to mój lęk. Nie chciałbym sytuacji, która będzie później chodziła mi po głowie przez może całe życie. Nic nie zrobiłem, po prostu poszedłem. To jest mój lęk i moje wyzwanie, żeby Pan Bóg dawał mi odwagę, żeby reagować, kiedy komuś dzieje się krzywda. I po trzecie, mój lęk, moje wyzwanie to mówienie prawdy i rozmawianie o trudnych sprawach tak po prostu z drugim człowiekiem, który tej rozmowy potrzebuje. Jeżeli ja widzę, że jest jakaś sprawa, o czym należałoby porozmawiać, żebym miał taką umiejętność i taką odwagę i żeby to było naturalne i żeby płynęło z serca i żeby to było takie ciepłe. Żebym się nie bał podejść i porozmawiać, jeżeli jest jakiś problem. A takich sytuacji jest wiele. I nieraz mój lęk mnie powstrzymuje. A co jest twoim lękiem? Czego ty się boisz? Być może już wiesz, być może już pewne myśli przyszły do głowy. Pismo Święte mówi na temat strachu, lęku, obaw. Ale najlepsze jest to, że Pismo Święte mówi: nie bój się.
Przejrzałem sobie Pismo Święte. Cieszę się, bo zrobiłem to sam. Nie sięgnąłem do jakiejś książki, nie ściągnąłem tego z jakiegoś artykułu z internetu, ale tak mnie ta sprawa zainteresowała, że sam, dzisiaj to łatwo, bo w komputer można wpisać, i wpisałem nie bój się, nie lękaj się i tego rodzaju frazy. I około 100 razy Pan Bóg do różnych osób mówi, nie bój się. Człowieku, no po co ty się boisz? Kiedy ja jestem wielki, potężny i jestem z tobą. Jestem po twojej stronie. I wynotowałem sobie kilka takich osób, które usłyszały te słowa, nie bój się. Usłyszał je Abraham i to kilka razy. Przyjaciel Boga. Usłyszała te słowa Hagar, usłyszał Izaak, Mojżesz, o ten też wiele razy. Nieraz patrzymy na tych bohaterów Pisma Świętego i mówimy, to byli przywódcy, herosi, wiary. Ale oni też się bali i do nich przychodził Pan Bóg i mówił, nie bój się, bo jestem z tobą. Słowa te słyszał również Jozue i Gedeon. Nieraz Pan Bóg te słowa przekazywał przez proroka. Czasem pojawiał się anioł, a nieraz sam Pan Bóg przychodził. I bardzo często to były pierwsze słowa, które w ogóle człowiek słyszał. Pojawia się jakaś istota i mówi, nie bój się. Bo dla nas takim naturalnym odruchem jest strach. Strach przed nieznanym. No i historia Gedeona. Księga Sędziów, 6 rozdział. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, Panie, Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Kim był ten anioł pański? To sam Jezus. To ten Jezus, o którym później w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale i 4 wierszu apostoł Paweł napisał, że on był tą skałą, która towarzyszyła Izraelowi. To on był tym, który jako obrońca, jako ten, który wyprowadzał Izraela z niewoli egipskiej, jako ten, który wprowadzał ich do ziemi obiecanej, jako wódz wojsk Pana, a anioł to posłany. I tak w wielu momentach przychodził ten Jezus i spotykał się z Abrahamem u wejścia do namiotu i w tym momencie spotyka się z Gedeonem. I kiedy Gedeon boi się, anioł Pana mówi, nie bój się, nie przychodzę po to, żebyś umarł. To przekonanie człowieka, że Boga należy się bać. Kiedy zobaczę Boga, kiedy Go spotkam, to padnę martwy na ziemię. A tymczasem kolejni ludzie, którzy spotykają Boga i mało tego, że nie umierają, a słyszą raczej, nie bój się, nie lękaj się. Jestem tutaj, żeby dodać ci sił. Gedeonie, jestem tutaj po to, żebyś zwyciężał. I kolejni, Dawid, oj, miał wiele powodów, żeby się lękać, ale Pan był obok i mówił, nie bój się. Salomon, Eliasz, uboga wdowa z Sarepty, sługa Elizeusza, który nie widział, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Król Hiskiasz, Izajasz, a Jeremiasz to nawet w Lamentacjach, gdzie wydawałoby się, że ta jego dusza taka skruszona i załamana, ale chyba sam do siebie pisze, nie bój się, nawet kiedy wydaje się, że wszystko jest jak najgorzej. Prorok Ezechiel i prorok Daniel. I znowu na króciutką chwilę przy proroku Danielu i tym spotkaniu i tych słowach nie bój się, które on usłyszał, znowu się tutaj zatrzymuje. 10 rozdział Księgi Daniela. Kolejna wspaniała wizja, kiedy Daniel pada na ziemię. No wobec takich postaci, wobec takiego majestatu, nagle sił mu ubyło. I wtedy pojawia się ten ktoś, kto dochodzi do Daniela, go podnosi, pościla, a później słowa, które słyszy Daniel.
Najpierw jeszcze obawa Daniela. Jakże może taki sługa mojego pana jak ja rozmawiać z takim panem jak ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu? Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie i rzekł: nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: niech mówi mój pan, bo mnie posiliłeś. I tak właśnie w naszym życiu przychodzą różne lęki, trwoga, strach, nieraz strach, który paraliżuje nas od dłuższego czasu, a tymczasem Pan Bóg przychodzi do różnych ludzi i również do nas. Powtarza to 100 razy. Nieraz tak mówimy: 100 razy ci mówiłem. No Pan Bóg mniej więcej właśnie 100 razy mówi nam: nie bój się, człowieku. Chcę cię posilić i podnieść, zabrać twoje lęki. W Nowym Testamencie te słowa, tą zachętę: nie bój się, usłyszał Zachariasz, usłyszała Maria, Józef, pasterze w Betlejem, Szymon, Piotr, Jair. I tak naprawdę to był niezwykły moment, kiedy Pan Jezus chodził pomiędzy ludźmi. Bóg, który przyjął ciało człowieka. Czy ludzie się go bali? Nawet małe dzieci przychodziły i siadały mu na kolanach. I nawet najwięksi grzesznicy lgnęli do Pana Jezusa. I nikt się go nie bał. No, może bali się. Bali się niektórzy o swoje pozycje. Bali się, że ten Jezus może zająć ich miejsce. Bali się jego wpływu. Ale nikt nie bał się przyjść do niego. Bo Pan Jezus przyszedł pokazać, że nie musimy bać się Boga. Nie bały się również kobiety w poranku zmartwychwstania. Usłyszały również te słowa: nie bójcie się, zmartwychwstał. Apostoł Paweł i również apostoł Jan. Czy zatem lęk jest jakąś złą emocją? Skąd ona się wzięła? Czy dobrze jest się bać? Nieraz słyszałem i nieraz sam do siebie mówiłem: tylko głupiec się nie boi. Najczęściej to było wtedy, kiedy stałem gdzieś, tak próbując samego siebie, nad jakąś przepaścią. No boję się wysokości. Wtedy robię krok w tył i mówię: tylko głupi się nie boi. A Pan Bóg wszczepił pewne, przepraszam, pewne mechanizmy w nasze ciało, w nasz umysł, żebyśmy nie chodzili po krawędziach, po jakichś gałęziach wysokich i takich miejscach. Pan Bóg nas zabezpieczył przed takimi momentami, gdzie sami sobie krzywdę możemy zrobić. Ale jednak wiele z tych lęków, większość z tych lęków, które mamy w naszym życiu, nie pochodzą od Pana Boga. Kiedy po raz pierwszy pojawia się lęk i strach? Czy był w ogrodzie Eden? No, można powiedzieć, że był. Ale dopiero wtedy, kiedy ludzie zrobili to, czego nie mieli robić, kiedy sięgnęli po ten owoc. Na początku nie bali się Pana Boga, przychodzili do Pana Boga, cieszyli się Jego obecnością. Ale kiedy zgrzeszyli, zaczęli się chować. I podobnie może być i w naszym życiu. Ten lęk przed Panem Bogiem wynika z tego, że chodzimy złymi drogami. Ale kiedy Pan Bóg przychodzi, nawet tam w ogrodzie Eden, to nie przychodzi po to, żeby człowieka potępić, pognębić, ale przychodzi po to, żeby powiedzieć człowiekowi: nie bój się, jest dla ciebie dobra nowina. Nie musisz się bać, możesz do mnie wrócić. Jestem dobrym ojcem, który czeka. Nie bój się. A może jednak mamy się bać? Księga Objawienia, 14 rozdział, wiersz 7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Bójcie się Boga. Powiem szczerze, że gdybym miał patrzeć na siebie i na moje zasługi, to bałbym się tego sądu. Ale ponieważ wiem, że mam niezwykłego obrońcę, mam Zbawiciela, który mnie uratował, nie muszę się bać. Ale niech boją się tego sądu wszyscy, którzy nie pojednali się z Bogiem.
W Księdze Przypowieści Salomona czytaliśmy o bojaźni Bożej. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Ta bojaźń to nie jakiś strach, chowanie się, drżenie przed Bogiem. Ta bojaźń to zrozumienie, kim jestem ja, kim jest Pan Bóg. Ale na szczęście im lepiej rozumiemy, kim jest Pan Bóg, tym mniej się Go boimy. Kiedy widzimy, jaki jest Pan Jezus. Życzliwy, przebaczający, przyjmujący człowieka. Spotykający nas tam, gdzie są nasze lęki. Strach nie jest od Boga. Strach pojawił się z powodu grzechu. Z powodu tego, że odeszliśmy od Pana Boga. Boimy się, mało ufamy. Kiedy przychodzi lęk, kiedy myślę sobie o moich lękach, to taka najprostsza myśl. Panie Boże, zabierz mój lęk. Tylko Ty to potrafisz. Zabierz mój lęk. Chcę Ci go oddać. Nie chcę się bać. Sprawia, że w każdym kolejnym momencie, kiedy się boję, jestem gotów zrobić ten krok wiary i zobaczyć, co się stanie. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał w Twoim życiu, w Twoim chodzeniu z Bogiem, w tym nowym roku? Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Chciałbym zakończyć czytaniem takiej sekwencji tekstów Pisma Świętego. Tych momentów, kiedy Pan Bóg mówi do człowieka, nie bój się. I jest moją modlitwą, żebyśmy szczerze spróbowali zajrzeć w swoje serca i umysły i spróbowali zlokalizować te różne lęki i obawy. I wsłuchać się w to, co Pan Bóg chce powiedzieć każdemu z nas. 100 razy mówię wam, nie bój się. 5 Księga Mojżesza. Rozdział 20. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Nie lękaj się ich, gdyż Pan Bóg twój jest pośród ciebie, Bóg wielki i straszny. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie cię i nie opuści cię. Nie bój się więc, nie trwóż się. Księga Izajasza, rozdziały 40 i 41. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści. Syjonie, podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem. Podnieś się, nie bój się. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie, nie bój się, ja cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest święty izraelski. Księga Jeremiasza. Na to rzekł do mnie Pan. Nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Księga Przypowieści, 3 rozdział. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm
a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Księga Objawienia, 2 rozdział. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Amen.